To było dwudniowe ściganie. Wczoraj, jak to się mówi, pod wozem, dzisiaj na wozie. Tak, dokładnie. Nie, wczoraj to fatalnie się jakoś czułem. Trochę tutaj w hotelu imprezowali coś pod moim pokojem i tak nie wyspałem się do końca. O 3 w nocy dopiero poszedłem spać i taki, wiesz, wczoraj byłem zmęczony i taki, no, zamulony po prostu. Dzisiaj się wyspałem do porządku, już, wiesz, noga przepaliła się też. To naprawdę się czułem dobrze. No cenna lekcja też dla młodzieży, że to wspanie i regeneracja to jest taki fundament tego dobrego wyniku sportowego. No dokładnie, spanie to jest, wiadomo, najważniejsze, bo to jest regeneracja, tak? No i przede wszystkim jedzenie, tak? Żeby dobrze zjeść i, no i się wyspać, tak? I akurat, widzisz, wczoraj wyspałem się ogólnie. Dzisiaj dobrze pojadłem i szło to. A jeśli chodzi o dzisiejszą rywalizację, tutaj dużo przetasowań było, bo był Michał Paluta z przodu, potem był Brian. Ostatecznie wyszedłeś na prowadzenie, ale wciąż gdzieś tam tuż za twoimi plecami był Filip Helta. Tak, gdzieś tam tylko, wiesz, jechałem, czekałem i czekałem na ich, jakby, wiesz, błędy, bo jak jakiś błąd popełniali, to od razu naciskałem na pedały, tak? No bo jedno wypnięcie, drugie wypnięcie i już tracisz, tak? A żeby dojść do kogoś, no to już też ciebie to dużo bardzo kosztuje. No i tam trochę miałem też tego Filipa Heltę za sobą, tak mnie też naciskał dzisiaj. No mocny jest, no ale ja, wiesz, dopiero jakby trenuję od 2 tygodni, no to ja tam jakoś nie czuję się wyśmienić. Choć, wiesz, z wyścigu na wyścig jest, mam wrażenie, coraz lepiej. Więc do mistrzostw Polski jeszcze jest kawał drogi, więc dużo też pracy jakby przede mną i zaraz wyjeżdżam na zgrupowanie. Gdzieś cieplej, to też tam troszkę, tak, wiesz, może to jakiś klucz do sukcesu. Jasne. Przełaje od kilku lat tak naprawdę stają się takim miejscem spotkań kolarstwa szosowego i kolarstwa MTB, bo w sezonie letnim gdzie indziej jesteśmy. Już parę osób pytałem, co tobie jako szosowemu kolarzowi dają przełaje w sezonie letnim? Co ci oddaje, co przełaje oddaje szosie? Generalnie Ja chcę się ścigać przełaje, bo chodzi o to, że jak, wiesz, kończę sezon szosowy i później odpoczywam 4 tygodnie, 3 tygodnie odpoczywam i później, wiesz, ja na przykład ja nie lubię trenować, tak? Tak jeździć i dużo trenować, więc wolę pojechać na wyścig, pościgać się, wiesz, organizm nie zapomina tego, to jest. Wiesz, dostajesz godzinę, tak naprawdę to jest na maksa, jakby są obroty, tak? I mi to gdzieś później w sezonie szosowym pomaga, po prostu wchodzę, wiesz, z innego jakby poziomu, zaczynam wyścigi, tak jak pojechałem w tym roku do Chorwacji i, wiesz, tam wygrałem wyścig. No to gdzieś tak myślę też, że to jest dzięki tym przełajom, nie? Dynamika, jaka jest na przełajach, no i dynamika jest potrzebna na finiszu, na szosie, nie? Dokładnie. I też takie, jakie mam porównanie, że co mogę ci powiedzieć, że ode mnie chłopaki jechali na pierwszy z grupy, pojechali. Ja nie pojechałem, tutaj siedziałem w Polsce. Dopiero pojechałem na drugie. Ja pojechałem na pierwsze, oni zaczynali drugie z klubem, nie? I tak się trochę obawiałem, jakby, że z tej bazy nie mam zbudowanej ani nic, a i tak pojechałem i treningi po 5 godzin nie przeszkadzało, nie? Czyli, wiesz, takie wysiłki jednogodzinne to też swoje dają. To też swoje dają, no. Cel na sezon? Mistrzostwa Polski czy mistrzostwa, no, wiadomo, świata? Wiadomo, nie, tak, to nie, wiesz, nie jestem jakimś tam, nie uważam się za przełajowca i jakoś nigdy nim nie byłem, po prostu, wiesz, lubię i się, wiesz, dobrze mogę przygotować do szosy, więc dlatego to jeżdżę. A tak to mistrzostwa Polski, jak się uda, to się uda, jak nie, no to też fajnie. Dobra, dziękuję i do zobaczenia. Dzięki.